Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kyrus. Jak widzicie, już się z wami witam po pokonaniu tego nędzarza, Opolosa. Już udało mi się go pokonać, w sumie za pierwszym razem jak tylko wczytałam grę, to mi się to udało. Jestem za tym, żebyśmy się wyleczyli na spokojnie. Bo za chwilę będziemy stąd wychodzić, a kto wie, czy się tutaj coś złego na przykład nie wydarzyło gdzieś po drodze. W ogóle widzę, że mam teraz jego brońkę. Mogłabym ją sobie założyć. Bardzo ładna broń, tylko pytanie jest takie, czy to mi się opłaca, bo my jesteśmy kompletnie zieleni po prostu w dwuręczniakach, więc chwilowo zostanę chyba przy tej broni. Zrobię sobie zapis na sam początek, bo szkoda by było, żeby nagle coś się złego na przykład stało. I tymczasem właśnie chodźmy stąd. Tylko ja nie wiem, czy ja teraz ładnie wyjdę. O, udało się. Już się bałam, że mi się to nie uda. Widzę, że tutaj jeszcze jakiś nóż zostawiłam po drodze. Także zrobię jeszcze jeden zapis, żeby tam już nie chodzić tamtędy. I zobaczymy, co nas teraz tutaj czeka. Zdobyliśmy szpon. A wysłannika pokonaliśmy, więc chyba jest ok wszystko. Zaraz się może czegoś nowego dowiemy jeszcze przy okazji. Wracajmy teraz w takim razie do obozu, gdzie stacjonują ci magowie, ci kapłani w sumie. Nie są nazywani magami ognia, tylko kapłanami. Zobaczymy. W ogóle ja jeszcze nie mam nowego poziomu, szkoda bardzo, bo by było fajnie. I myślę, czy by sobie nie kupić broni, bo prawda jest taka, że to byłaby chyba najlepsza sprawa aktualnie. Szczególnie jak będziemy się szykowali do walki z Gregoriusem. Chociaż może tak być, że założymy sobie szpon. Nie zdziwiłabym się. Zobaczymy. Tak czy inaczej, pora się udać tutaj właśnie do kapłanów i z nimi pogadać. Z tobą raczej Cellosie nie będę rozmawiała, ale idziemy do głównego bossa, osiedla i pogadajmy. Talarion, mam szpon. Przyniosłem szpon. Jak? Były jakieś problemy? Opolos, prawa ręka Gregoriusa, chciał mi odebrać tę broń. Nie udało mu się. Bardzo dobrze. Przekaż mi zatem broń, a postaramy się przywrócić jej moc. Oto ona. Nie może tak dalej być. Czego będziesz potrzebował do rytuału? Dobrze, że pytasz. Zdobyłem już większość ingrediencji. Będę się lepiej jednak brakuje nam czegoś, na czym możemy skupić naszą energię. Gdzie mogę zdobyć coś takiego w tym miejscu? Może nada się do tego alchemaryn. Zapytaj o to alchemika. Powinieneś także zapytać Kerosa, czy mógłby go wypolerować. Jasne. Do zobaczenia później. I tak. Okej, no to w porządku w takim razie. Będzie okej wtedy już. Fajnie by było, gdybyśmy wbili nowy poziom. Mogłabym sobie wtedy właśnie wziąć, kupić lepszą broń też, jeżeli chodzi o siłę, bo fajnie by było sobie dać właśnie jeszcze w siłę te punkty. I później sobie to ładnie rozdysponować. Te jagody i te dziadostwo, to już nawet nie będę tego zbierać. Siema strażniku. Chodźmy w takim razie do miasta. Mam nadzieję, że nie wiem, nie będą mnie atakować czy coś, bo tam nie wiem, się Gregoriusowi napatoczyłam czy coś. Nie no, nie wiem, wiecie, strzelam, może tak być. Zresztą nigdy nic nie wiadomo, lepiej się zapisać. Fajnie by było, gdybyśmy mogli używać szpony Beliara i gdyby on był pod, jakby to powiedzieć, no, pod broń jednoręczną, prawda? Byłoby wtedy super. Chodźmy w takim razie do miasta i porozmawiajmy z kim trzeba. Mieliśmy iść do alchemika, po akwamaryn. Siema Herax, masz może akwamaryn? Szukam pewnego specjalnego kamienia. To akwamaryn. Może masz jeden w swoim magazynie? Akwamaryn. Są one niesamowicie kosztowne, ale na twoje szczęście mam jeden. Będzie twój za 100 sztuk złota. Nie sprzedałbyś mi go nieco taniej? Możesz dostać go za darmo. Musisz tylko wypełnić dla mnie jedno zadanie. O, super. Wymyśliłem nową mieszankę ziela i potrzebuję tylko znaleźć na nią chętnych. Weź te 5 skrętów i rozprowadź je wśród tutejszych ludzi. Wróć do mnie, gdy już to zrobisz. No i świetnie. Możemy też zapłacić, ale ponieważ ja zbieram na nową broń, to nie chcę.
Siema, chcesz może skręta? Nie wiem już, w co wierzyć. Że to takie łatwe. Hej, ty. Chciałbyś spróbować nowych skrętów? Naprawdę jasne, pokaż mi je. Ode mnie tego nie dostanę. Oddech szarości. Czy coś się w końcu... Można to było zrobić zupełnie inaczej. Nie można wierzyć we wszystko. Kurczę, nie mogę zapytać, jak smakuje mu to? No, bez sensu. A mogę sprawdzić ten oddech szarości? No widzę, że to nic ciekawego. Nie można wierzyć we wszystko. Czy mogą być zwykli mieszkańcy? Też nie. Muszą być osoby z imieniem. Fedor. Przecież wiedział o tym wcześniej. Chcesz trochę oddechu szarości? Mogę dać ci jeden za darmo. Tak, dzięki. Właśnie tego teraz potrzebuję. No to się zapal sobie. Będzie fajnie. Drugi skręcik mamy z głowy. Trudno być tego pewnym. Ciekawe, czy mogę iść z tym do Lotara. Nie mówię ci przecież. Lotar, halo, chcesz skręta? Czemu ty całe życie teraz śpisz? Naprawdę masz takiego kaca aż? Jeszcze? To naprawdę nie mój problem. Nie, tobie nie mogę dać skręcika. Widzę, że tutaj. No, byśmy trochę wtedy stracili reputację chyba. To rzeczywiście prawda. Dobrze, strażnik miejski, rozdaliśmy dwa skręty. Gaston? Chcesz trochę oddechu szarości? Chciałbyś trochę oddechu szarości? To dobry towar. Pewnie, daj mi trochę. Super. I fajnie. Chodźmy dalej. Podejrzewam, że mogę jeszcze dać tutaj Quentinowi. Quentin, chcesz skręcika? Mogę ci w ogóle cokolwiek powiedzieć? O! Nie mam czasu. Rozmawiałem z nowy rano. Poziom! Jak? Co ci powiedział? Był torturowany i przekazał księciu informacje o pewnym artefakcie. Nie! To nie może być prawda! Musimy coś zrobić i to szybko. Porozmawiaj z Kerosem, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Idzi i słyszy się to i owo. Chciałbyś może trochę ziela? Mam dobry towar. Jasne. No i fajnie. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Dawaj, pal szybciej, gościu, nie mam całego dnia. Widzi, to przecież nie mogę mu pomagać. Przecież wiedział o tym wcześniej. Siema, siema, fajnie, zajebiście. Chodźmy jeszcze do Hanny. Ona z tego co kojarzy też będzie chciała skręcika. Chciałabyś trochę oddechu szarości? Weź sobie za darmo. Nie zaszkodzi. No i fajnie, jeszcze dostałam expo za siebie. I coś jeszcze z ojcem mogę pogadać, czy nie mogę? Właśnie, siły możesz mnie nauczyć, to dawaj mi siłę, plus 10. To się nigdy nie zmieni. Wróć. Tak myślałam, że tylko mam 10 punktów. Czyli ja mam teraz siły ile? 80, to bardzo ładna sprawa. Siema, Herax, daj mi ten akwamaryn już. Rozprowadziłem ziele. Sam tak mówiłem. Wybornie. Oto twój akwamaryn. Można to było zrobić. Super. To teraz tak, teraz chodźmy do ojczulka. Keros. Możesz to wypolerować? Czy mógłbyś wypolerować mi ten akwamaryn? Talarion potrzebuje go do ważnego rytuału, który przywróci szponowi jego moc. Dlaczego chcesz przywrócić moc szponowi? To jedyny sposób na pokonanie Gregoriusa. W porządku zatem. Tak, daj mi go. Możesz po niego przyjść jutro. Nie wiem już. W końcu to świetnie, to w takim razie pójdę w Kimacza do jutra. I zobaczymy. Odniesiemy mu potem ten akwamarynek. I zaraz jeszcze pójdę sprawdzić te bronie u Fedora. Może ma coś ciekawego, a może nie. Zobaczymy. Byłoby fajnie. Keros, hej, masz już to? Masz ten akwamaryn? Czy akwamaryn jest gotowy? Tak, oto on. No i świetnie, wypolerowany akwamaryn. Skoczmy jeszcze do Fedora, zobaczymy te jego bronie, bo chcę najlepszą jednoręczną broń. Widzę, że Fedor dopiero idzie na swoje stanowisko. Czy ty tutaj tuptasz, czy mi się tylko wydaje dokładnie? Chodź tu, chodź tu. Pokaż mi towary. Jednoręczne. Najlepszy jest dobry miecz półtora ręczny, ale rubinowe ostrze to jest coś. Siła 80 wymagane, premia do walki bronią jednoręczną 7 i obrażenia 100. Jestem w stanie kupić to, tylko musimy mu sprzedać jakiś syf jeszcze. A na pewno coś mam ciekawego. Mam skórzany mieszek 1 i na pewno bym coś jeszcze wymyśliła, żeby coś sprzedać. Na przykład tą broń, ale to za chwilę może. Chodźmy teraz odnieść ten akwamaryn.
Może się okazać, że to będzie bez sensu, bo szpon będzie lepszy, a zresztą nie wiem, czy mi będzie potrzebny. Kurde, wiecie co? Ach, ale ja teraz nie uzbieram i tak 900 sztuk złota. Potrzebowałabym jeszcze z czegoś móc sobie wziąć dodatkową chyba stówkę, bo nie wiem, ile mam w tym mieszku jednym. O, mam stówkę akurat, dobra. Tak jakbyśmy to sprzedali, to byśmy to mieli w sumie. Ale może na razie nie będę po prostu kombinować. Chodźmy odnieść ten akwamaryn i zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Bo w sumie nie ma jakoś bardzo tutaj dużo przeciwników, chyba żeby się pojawiła nagle lewa ręka Gregoriusa. Fajnie, że wlazłam do wody. To nie było zamierzone pod żadnym względem. O Jezu, teraz znowu stąd nie wyjdę, tak? Dawaj, wychodź. O, świetnie. Więc no, bo nie wiem, bo my prawdopodobnie, z tego co ja rozumiem w tym modzie, to będziemy toczyć walkę z Gregoriusem za pomocą chyba szpon Beliara. Na to by wychodziło, dlatego musimy go jakby naładować, żeby on działał. Ale z drugiej strony nie bez powodu mogłabym kupić sobie te miecze, bo widzę, że też nie bez powodu mogłabym kupić ten najlepszy miecz, który zadaje 110 i wymaga 110 siły. To też jakoś trzeba będzie zrobić, te 110 siły podejrzewam. Mam swoje zdanie. Ale nie wiem jak. Także Talarion, masz. Oto wypolerowany akwamaryn. Bardzo dobrze. Podążaj za mną do miejsca, gdzie odbędzie się rytuał. Jezu, gościu, gdzie ty chcesz to odprawić? Chyba, że tutaj gdzieś. Moje zdanie i tak nikogo. A, tu pewnie. Dokładnie. Nie doszło do mnie nic. Czas zacząć rytuał. Nie zasłużył sobie na to. Dawaj, czaruj tu. Ja sobie przejrzę ekwipunek, czy mam coś ciekawego. Do sprzedania. Na pewno mogę to sprzedać. Tom Lagę. Kołczan wymaga zręczności. No nie wiem, czy jest mi potrzebny jakoś bardzo ten kołczan. Mam noży pełno. W ogóle ja mogę tym rzucać, czy o co chodzi? Bo to ma obrażenia aż 80. Uciekał, jakby gonił go sam. Nie wiem, te domany moglibyśmy sprzedać, bo ja i tak tyle many nie mam. Mam 10 many. Wydarzy się. Szpon odzyskał swoją moc. Sprawa. Czy teraz mogę rozpocząć atak? Nie wiem. To zależy od ciebie. Możesz natychmiast rozpocząć atak lub rozejrzeć się po obozie za innymi zadaniami. Dzięki czemu podszkolisz swoje umiejętności. O właśnie. Jezu, nie, nie chciałam tego robić. Jezu, nie, wczytaj tę grę. Gdzie się zapisałam? Takie pytanie mam. Nie chciałam nacisnąć ataku. Gdzie ja się O Boże święty, nie, naprawdę. Jasna cholera, teraz muszę to wszystko robić od nowa. O Boże. Podejrzewam, że wam ten moment wytnę, bo to jest jakiś żart. Ja się nie zapisałam, poważnie. Nie chciałam atakować, bo pewnie ci myśliwi mają jeszcze dla mnie jakieś zadania. Okej, moi drodzy, już pogadałam z nim, już wróciłam w to miejsce, gdzie skończyliśmy i spróbujmy teraz zagadać do innych ludzi jeszcze. Nie mów, że o tym nie. Może możemy coś zrobić z tymi myśliwymi na przykład. Jak ci idzie? Niedobrze. Nie tak bardzo niedobrze. Czemu? Co się stało? Naprawdę w to wierzysz? Ostatnio z moim kumplem Bardokiem polowaliśmy w jaskini trudno położonej w lesie. Chciałem wrócić do domu, bo nie sądziłem, że znajdziemy to tam coś oczywiste. Cennego. Ale on był pewny, że znajdzie tam trofea i chciał zostać dłużej. Kiedy już wracałem do obozu, zostałem zaskoczony na drodze przez watahę wilków. Udało mi się uciec, jednak nieźle mnie zraniły. Bardok nie wrócił następnego ranka, a ja nie mogę go poszukać z powodu rany. Dlatego proszę cię, rozejrzyj się za Bardokiem. Przecież wiedział o tym wcześniej. Natychmiast ruszam w drogę. Wielkie dzięki. Jak go znajdziesz, może będę mógł cię nieco poduczyć walki bronią jednoręczną. Serio, teraz, gościu, Rakun, Archie, ja czuję, że to jest twój dubbing. Dlaczego teraz? Hej, ty. Talarion powiedział, że powinienem rozejrzeć się za zadaniami i nauczycielami w obozie. Zatem przyszedłeś do właściwego człowieka. Jestem Bogir. Mogę pokazać ci, jak rzucać nożami. Oraz jak zwiększyć swoją zręczność. Uciekał, jakby gonił go sam Beliar. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Wróć, gdy zda... Fajnie, szkoda, że już wydałam wszystkie punkty na siłę, Mendo. Kapłan, nic z tobą. Z tobą już próbowałam gadać i też nic nie było. Bardoka mam znaleźć, tak? Przyjaciel Rakuna. Rakun zgubił swego przyjaciela Bardoka i poprosił, żebym go odnalazł. Może wziąć jest w leśnej jaskini, w której odnalazłem szpon Beliara.
No dobrze, to chodźmy w takim razie w tamte strony. Naprawdę w to wierzysz? Podejrzewam, że już nikt inny nie będzie miał dla nas żadnego zadania. Także właśnie. I to był właśnie chyba dubbing Archiego, bo wszędzie bym poznała. Także no. Ale co, idziemy w takim razie poszukać tego kumpla i jeszcze bym próbowała w mieście porozmawiać z ludźmi. Plus bardzo chętnie... Ja mam w ogóle ten szpon. Tak, mam go. Broń jednoręczna, obrażenia. 80. Szansa na dodatkowe obrażenia. Dużo. No dobrze. Tylko, że jest bardzo krótki ten szponik. Ale nie wiem, może coś ciekawego to nam, wiecie, wyniesie nowego. Sprawdźmy, co z tym kumplem. Czy on tu siedzi? W ogóle, co on by tu robił? Chyba by przyszedł polować na wilki tu w okolicy, bo one tutaj były. Pewnie gdzieś tu leży ciało czy coś, no nie wiem. Nie wiem, wejdziemy do środka z ciekawości najpierw. Mogłam się zapisać, wiecie? Zapiszę się, bo... Potem nagle się okaże, że będę się musiała znowu wczytywać gdzieś nie wiadomo gdzie. No tam, gdzie jest szpon, już niczego nie ma. Nieopodal tej jaskini, tak? No to prędzej gdzieś tutaj na zewnątrz. Nie wiem, zaraz sprawdzimy i może go znajdę. O, polna jagódka jeszcze. Tutaj niebieski bez. Już chciałam powiedzieć Serafis, a Serafis to jest przecież w ogóle tylko jeden. O, tu leży. Bardok. Szynka, zębate ziele, stara moneta, pierścień Bardoka, żuwaczki polnej bestii i sporo złota. Tylko nie pamiętam, jak się szybciej zbierało. No niestety muszę zebrać tak, bo naprawdę nie pamiętam. Niczego tu nie znajdę. Okej, zebrałam jakimś cudem. Mięso kopacza, ciemne grzyby. Nie wiem, czy jest sens zbierać to, ale jak już tu weszłam, to niech będzie. No i okej, w takim razie chodźmy mu powiedzieć, co z jego kumplem i zobaczymy, co dalej. Podejrzewam, że dalej to już możemy się wziąć za atak, bo nic innego nie mamy do roboty, że tak powiem. I wyglądałoby wtedy na to, że co, że dzisiaj skończymy moda? Tak szybko? Może mi tak aż sprawnie idzie, no nie wiem. Bo w sumie zrobiliśmy wszystkie zadania, wszystkie questy, wszystkie potwory są pokonane. Zostanie nam tylko walka z bossem ostatecznym. I tyle w sumie. Chyba, że jeszcze coś będziemy mogli zrobić po tym, jak już tego gościa pokonamy. Kto wie, może będziemy mogli. W takim razie powiedzmy mu co nieco. Rakun, no niestety. Znalazłem Bardoka. I gdzie on jest? Przykro mi. Twój przyjaciel nie żyje. Ode mnie tego nie dostał. Nie, to niemożliwe. Bardok... Znalazłem przy nim ten pierścień. Dzięki. Nie trzeba mi więcej. W końcu to jakaś pamiątka. A, właśnie. Mówiłem, że mogę cię czegoś nauczyć. Mój problem. Co chciałbyś wiedzieć o walce? Teraz to już kurde mać nic, bo nie mam punktów. Bogir, ty możesz mnie nauczyć tego, a raczej mógłbyś, ale już nie możesz. Cellos. Wydaje mi się, że już nic od ciebie nie ten. Sam by na to nie wpadł. Nie wiem, czy ja mam coś jeszcze do zrobienia. Przymierza Adanosa. No nie chciałabym, żeby się okazało, że jakieś zadanie zostawiłam jeszcze gdzieś. Więc chodźmy się jeszcze przebiec do morza, do miasta. I się upewnijmy, czy niczego nie zostawiłam tam. Czy wszystkie zadania są na pewno zrobione i w ogóle. Bo jeżeli są, no to możemy tutaj z powrotem znowu wrócić. I zrobić jedną wielką rozpierduchę. Także zobaczmy. I zastanawiam się, czy sobie nie kupić właśnie lepszej broni. Bo ten szpon naprawdę jest w porządku. On łącznie może zadawać nawet 120 obrażeń. Ale broń, która zadaje 100 ma większego kryta. A jest tak teraz, że możemy już to w sumie nosić. A właśnie, ty jeszcze tutaj jesteś. Nie masz jakiegoś questa już dla mnie przypadkiem? Chyba nie. Tam niby było, że w obozie, ale może w mieście ktoś jeszcze ma jakieś zadania. Wątpię w to, ale zastanawiam się nad tą bronią, bo w sumie na co ja wydam te pieniądze? Teraz tak naprawdę. Fedor, pokaż mi te swoje towary, co ty tu masz. To mogę ci sprzedać. To też mogę sprzedać, to mogę sprzedać. Ten kołczan też. Strzały, te noże, no i tak się już tego nie nauczę. To sobie zostawimy, wiadomo. Te mikstury many, te duże, mogę sobie sprzedać na spokojnie.
Ziółka, no niech będą, niech już zostaną. Mam jeszcze skórzany mieszek właśnie do otwarcia. Nie zasłużył sobie na to. No i co? Moglibyśmy sobie za to coś fajnego kupić. Ewentualnie miksturę życia moglibyśmy kupić, ale kusi mnie ta brońka tutaj. Rubinowe ostrze. Przecież nic nowego. Tej i tak nie założę. Mówią to i dobra, kupię. Co mi szkodzi? Możemy ją założyć. Teoretycznie jest lepsza od szponu. Jak przyjdzie nam założyć szpon, to założymy szpon. Wy już żadnych questów nie macie. Nie wiem, czym on się tak. No to dobra. To w takim razie przynajmniej kupiliśmy sobie nową, lepszą broń. To jest chociaż taka dobra sprawa. Myślę, że możemy już zaatakować. Że nic już nie stoi na przeszkodzie. Przydałaby się co prawda lepsza zbroja, ale gra mi nawet sama w sobie nie dała lepszej zbroi, więc podejrzewam, że lepsza zbroja po prostu i tak nie istnieje. Ale przynajmniej mamy dobrą broń i mamy sporo siły, mamy więcej kryta, bo właśnie ta broń dodaje obrażenia krytyczne. Więc możemy bardzo ładnie coś z tym zrobić fajnego tutaj. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Może tak być, że dzisiaj skończymy moda. Kurczę, bardzo szybko. Szybka jestem po prostu i tyle. Chociaż, kto wie. I tak zdarzyło mi się lamić, także wiadomo, różnie jest. Dobra, myślę, że możemy zaatakować już na spokojnie. Talarion, atakuj. Możemy rozpocząć atak. W porządku. Wyślę ci dwóch ludzi jako wsparcie. Powodzenia. Dobrze, a ja tych ludzi to ja sobie muszę wziąć? Czy oni sami ze mną pójdą? Hej! Bo nie wiem. Miało być, że on mi wyśle. Ale co to znaczy, że on mi wyśle? To znaczy, że on już mi ich wysłał, czy że dopiero ich wyśle faktycznie? Chyba tych wziął gości. No dobrze. W takim razie podejrzewam, że będziemy musieli się zmagać ze wszystkimi strażnikami w ogóle. To będzie jakaś masakra. Nie widzę jakoś tego, no bo podejrzewam, że atak na Gregoriusa to się tak zajebiście sam w sobie nie skończy. Że tu się zrobi rozpierducha w całym mieście. Może mi się tylko wydaje. A może tak będzie. Nie wiem, zapiszę się, żeby nie było, że coś się popsuje i tak dalej, bo i tak muszę już wam wyciąć fragment, w którym zlamiłam i postanowiłam, no wiadomo. Czy coś się w końcu zmieni? Siema, siema, co tu robicie? Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Inaczej wszystko bym się gotowe? Do tego zabrał. Tak, mimo że jestem zaniepokojony. Trudno mi w to uwierzyć. Jesteśmy gotowi. Pamiętaj, atakuj nie tylko wojowników. Resztę mieszkańców zostawmy w spokoju. Mam swoje zdanie na ten temat. Okej, okay, mogę im powiedzieć, żebyśmy atakowali Quentin. Tak mi się właśnie kojarzyło, że nie mogę gadać, bo ja już sama nie mam żadnej kwestii. No dobra, no to atakujmy. Zaczęło się. Chodź za mną. Proponowałbym najpierw atak na dolne miasto, a potem kontynuować z księciem. No dobrze, to tak zróbmy. Czy cała ekipa idzie za mną? Takie pytanie mam. O Boże, ale ekipa, Boże Święty. Tak, wszyscy idą ze mną. Ciekawe, czy już będą na mnie negatywnie nastawieni. Nie chcę czarnego ptaka atakować. Teraz kolej na ciebie, walka! No, teraz. Mogłam chyba, wiecie, założyć jednak ten szpon. O Boże, oni sobie radzą lepiej ode mnie. O Boże Święty, kto mnie tak trafił? Matko kochana. Wiecie co, ja chyba jednak założę sobie ten szpon. Niby jest gorszy, ale może pierdyknąć z błyskawicy i chyba ma lepszy zasięg. Dokładnie, on się ładuje też. Ale ja mam naprawdę mało ochrony w ogóle, to jest żart jakiś. Także muszę się łyknąć. Halo! Zasłużyłeś na to, gnido! No wal! O Boże, Lothar, Jezus kochany! Pomocy, pomóżcie mi! Jezus kochany! Jezusie Maryjo! Jezu Lothar, weź mnie, zostaw. Ja się potrzebuję tu wyleczyć, o Panie Boże. Tam dużą chyba se łyknę od razu.
Widzę, że tam ładnie poszło. Zasłużyłeś na to, gnido! Jestem w stanie to jakoś szybciej zebrać? Chyba nie. Ale widzę, że sobie ładnie panowie radzą i w ogóle. A przepraszam bardzo, gdzie jest ciało tego Lotara? Tu leży chyba, nie? Widzę, że macie wszyscy tam po trochę złota. Dobra, tutaj sobie jeszcze zrobimy zapis, żeby nie zginąć ani nic, bo ja troszkę jednak dostałam. Czemu nikt mnie nie słucha? Ale oni ładnie tutaj ich wykosili, to jest w ogóle wow. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać. Powiedzcie mi na cholerę, ja to zbieram w ogóle. Mam taki syndrom i tyle, nie? Mam swoje zdanie. Nie no, szpon Beliara będzie najlepszy, bo wiadomo, jak to działa ze szponem. Tutaj jest jeszcze więcej strażników na dole. Trudno mi w to uwierzyć. Tu jest jeszcze jakiś strażnik. Teraz będzie zabawnie. No dalej! Ale ktoś mu pierdyknął, nie? Tyle na ten temat. Dobra, to wchodzimy na górę. Ciekawi mnie, czy ktoś do mnie zagada, czy nie. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Tu już będzie rozpierducha totalna. Zaraz cię załatwię. Idzie dwójka na mnie. Się na kawałki. Hanna, Boże, co ty robisz? Oh my god, weźcie mi pomóżcie. Tyle na ten temat. No i bardzo ładnie. Muszę się wyleczyć do końca. Doskonale, dolne miasto zostało wyczyszczone, teraz czas zająć się księciem. Dokładnie, gościu, tylko dajmy się wyleczyć, bo... To tylko gadanie. Będzie krucho. Wiecie, chcę mieć full życia też, żeby było jakoś ładnie. Widzę, że ta broń to mi się na tyle przydała, że wcale. Hanna w ogóle nie dostała obrażeń, chyba się nie biła z nikim tak naprawdę. Ale dobra, dolne miasto jest wyczyszczone. Rozerwę cię na kawałki! No dobrze, świetnie. I tak tego nie zmienisz. Hanna, wiesz co? Przyszło mi to. Bo ten strażnik ma ze sobą jakiś problem. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę. Siema, siema. Rozerwę cię na kawałki. Ale wy się rzucicie też ładnie. Pod warunkiem, że nie wyjdziecie w ścianę. Załatwię cię! Dobra, ci tam wpadli. Uciekaj! Najszybciej jak tylko potrafisz! No. Co ja tak słabo się bronię? O kurde, zabił mnie gościu. Niewiarygodne. Ja się nie zapisałam przed końcem dolnego miasta, czy się zapisałam? Zapisałam się chyba. Tak, zapisałam się, no dobrze. To nie ma takiej tragedii. Zrobimy to na luziku. Trzeba mi więcej kłopotów. Rozerwę cię na kawałki! Dobrze, fajnie. Oni się tam wszystkimi w sumie zajmą. No i siema, siema. I kolej na ciebie! Wiecie co, to ja się w sumie zapiszę teraz. Tam gościu... Jezu, jak go wywaliło. Siema, siema. Gdzie tu jest ten leszcz? Nie widziałam nigdzie Gregoriusa. Głupi dureń. Jakąś runę zebrałam. Podejrzewam, że zaraz się ktoś do mnie odezwie. A gdzie jest ten Keros? Czy jak mu tam on zginął, czy o co chodzi? Czy wpadł gdzieś w tekstury? Nie wiem, może weźmy tego, uwolnijmy teraz. Siema. Serio, otworzyłam ci drzwi, stary. Widzę, że mój ojciec gdzieś się zginął, w ogóle wyleciał gdzieś chyba w kosmos. Ale zebrałam jakąś runę. Niech to szlak. Gdzie do cholery jest Gregorius? Nie mam pojęcia. Jedyną rzeczą, jaką znalazłem, jest ta runa. Możliwe, że prowadzi prosto do niego. Istnieje tylko jeden sposób, by to sprawdzić. Jednakże mamy tylko jedną runę. Kto z nas powinien jej użyć? To ja jestem posiadaczem szponu Beliara. I to ja będę tym, który wypruje mu flaki. No cóż, zaczekam tu na ciebie.
No dobrze. Ty, poczekaj, bo ja mam nowy poziom. Chwila. Tylko czy w siłę? Teraz to fajnie by było iść po jednoręczną. Dobra, walić. Mało ważne. Ważne, żeby było cokolwiek. Dzisiaj chyba będzie troszeczkę dłuższy odcinek. Dobra, czwóreczka i lecimy. Oh my god! Co się dzieje? Kim jesteś? W końcu cię dopadłem. Czekaj! Czy ja ciebie skądś znam? Jesteś synem tej złodziejki, Sylwany! Teraz przyszedłeś tu, aby się zemścić? Nawet przyprowadziłeś ze sobą przyjaciół! Niestety, na nic ci się tu nie zda! Widzę, że nawet zdobyłeś szpompeliara! Miło z twojej strony, że naładowałeś go specjalnie dla mnie! W każdym razie, podejdź bliżej! Jeśli jesteś na tyle silny, by równać się z mocą Beliara. Gin, przeklęty drani. Oh my godness, o Boże! Ten, co... Oba... No halo, co to jest w ogóle za miejsce jakieś zrąbane? Jakaś arena z dupy. O co chodzi? Tak się nie robi. Niemożliwe, że się nie zapisałam. Zapisałam się. Nie róbcie sobie jaj ze mnie. No dobrze, jeszcze raz. Co się dzieje? W końcu cię dopadł. Czek, nawet widzę w każdym... Dobra, spróbujemy przejść sobie w przeciwną stronę. Widzę, że tutaj coś leży. Czy to jest jakaś stała mikstura, czy coś? Nie. To jest po prostu mikstura leczenia, ale fajnie, udało mi się od niego oddalić, więc teraz możemy się zapisać. Co to za arena jest, łopani jest? Dobra, bo on teraz będzie we mnie tam ciskał, debil jeden. Fajnie by było w to nie wpaść po raz drugi. Siema, siema. Jeszcze cię dorwę. A to mnie dorwi. Silna menda jest, nie? Ła. Trochę się palę. Fajnie by było, gdyby go to pierdyknęło. On chyba we mnie jakimś prawem nie trafia. Także, no. Siema, Gregorius. Ale kurde, lokacja bardzo fajna na walkę końcową. Nie chciałabym tylko wpaść do tej lawy. Czemu zero expa? Złoty miecz. Runa do pałacu. Dobra. Atak na miasto. Gregorius zniknął. Przymierze Adanosa. Spotkałem Logana. No dobrze. To zapis sobie zrobię, bo go zabiłam. Fajny miał mieczek jakiś. Złoty miecz. Broń jednoręczna. No ten jest lepszy. Okej, bo zdobyliśmy jakąś runę. To spróbujmy jej użyć pod piątką do pałacu. Dokonałem tego. Gregorius nie będzie dłużej żył wśród nas. Bardzo dobrze. Książę nie żyje, a miasteczko zostało wyzwolone. W końcu Sylwana została pomszczona. Masz rację, ojcze. Jednakże moje zadanie nie dobiegło końca. Podniosę żagle i zdam raport o sytuacji przywódcy kasty uczonych. Zniszczę szpon. Świetnie, mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy, mój synu. Nie musisz mi tego mówić. Jakiś poziom wleciał? Nie, kompletnie. Dobrze, to w takim razie... Czy ja mogę wreszcie Loganowi powiedzieć, że może wyjść z tej celi, czy nie mogę? Bo to jest jakieś dziwne, już dawno powinien stąd wyjść. Logan, tu już jest po rewolucji, a ty tutaj dalej siedzisz?
A to se sieć. Dobra, to co? Rozumiem, że teraz musimy faktycznie podnieść żagle i udać się do tej łódki, którą widziałam wcześniej. Bardzo fajna sprawa. Już nic więcej nie mamy tutaj do roboty. Wszystko tutaj już jest zrobione. Miasto wyzwolone spod władzy Gregoriusa. Ty sobie chodzisz w powietrzu, gratuluję. A my chyba kończymy modyfikację, moi drodzy, bo walka z Gregoriusem była ewidentnie końcówką. I właśnie musimy się teraz tylko udać do łódki. A ja przy tej łódce już byłam wcześniej, bo podejrzewam, że nawet nie muszę iść do tamtego jednego gościa. A jak muszę, to do niego pójdę, ale podejrzewam, że gra chce ode mnie... Czym? Nie, nie mam przedmiotu, więc musimy udać się do tego gościa chyba jednak. Nie wiem, on mi pewnie da jakiś wujkret to szczura, czy coś w tym stylu. No cóż, zrobię już dłuższy odcinek, bo prawda jest taka też, że muszę podciąć go kawałeczek, bo część rzeczy... wiadomo, co się z nią stało. Część rzeczy po prostu się... musiałam wyciąć kawałek filmu. Chyba z jakieś dobre 5 minut w ogóle, albo 3. Także na spokojnie możemy zrobić dłuższy, szczególnie, że to też jest ostatni odcinek. Więc nie ma z tym chyba większego problemu, jeżeli sobie troszeczkę dłużej posiedzę. I zobaczymy. Także chodźmy. Podejrzewam, że nie mam łoju kretoszczura, bo pewnie się kołowrotek zablokował. Miasteczko zostało wyzwolone. Książę jest martwy. To dobre wieści, ale powiedz mi, czy przymierze poniosło jakieś straty? Nie. Nie ponieśliśmy zbyt wielkich strat. W porządku. Dziękuję za raport o sytuacji. Jednak twoje zadanie nie dobiegło jeszcze końca. Twoja łódka stoi zacumowana na małym wschodnim wybrzeżu. A, kompas. Też ten kompas powinien wskazać ci drogę do uczonych. Zgodnie z moimi kalkulacjami powinni się oni znajdować na pobliskiej wyspie położonej na wschód stąd. Życzę szczęścia w podróży. Niech cię chroni Adanos. No dobrze, fajnie. No i co, moi drodzy, w takim razie widzę, że się zbliżamy wielkimi krokami do końca tej modyfikacji. Modyfikacja bardzo fajna, bardzo przyjemne zadania. Cieszę się, że mogłam właśnie udzielić dubbingu w modyfikacji i cieszę się, że w ogóle dołączyłam do grupy dubbingerskiej, która właśnie do tych takich mniejszych modyfikacji, aktualnie mniejszych modyfikacji, właśnie tworzy dubbingi. I jestem bardzo dumna ze swojego dubbingu. I w ogóle widzę, że ten gościu się zblokował, pozdrawiam. Także jest bardzo przyjemnie. I właśnie myślę, że usłyszymy się w kolejnej modyfikacji dopiero później, dlatego że no aktualnie wiadomo. Zrobiłam tą modyfikację, bo akurat wyszedł dubbing. Kolejna modyfikacja, nie wiem kiedy wyjdzie, zdubbingowana przez naszą grupę dubbingerską, więc wtedy zobaczymy. Im wcześniej wyjdzie, tym wcześniej pojawi się jakaś modyfikacja na kanale. Chyba że do tego czasu zdążę skończyć Gothica 3. Czytajcie, że nie pojawi się jakaś modyfikacja czy coś. I wtedy się zobaczy. Także no właśnie. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Jestem bardzo zadowolona z modyfikacji. Co prawda w niektórych momentach mnie zaskoczyły dialogi, chyba ze 2 czy 3 razy. Ale to nic wielkiego i w sumie mimo wszystko w porządku. Także no, miejmy nadzieję, że wszystko będzie dalej dobrze funkcjonowało, że pojawią się jakieś nowe modyfikacje. Z nowymi właśnie modyfikacjami. Bardzo fajnie. Jestem zadowolona. Tak, Rakuna Archie właśnie widzę dubbingował. Fajnie być ujęty w takim właśnie dubbingu. Bardzo fajna sprawa. Będzie ich więcej. Cieszę się, że mogę się udzielać i co mogę więcej powiedzieć? Modyfikacja mi się podobała. Mam nadzieję, że wam też się podobało. Słyszymy się już w kolejnych odcinkach. Prawdopodobnie z Gothica 3 i ewentualnie z kolejnej modyfikacji, jeżeli jakaś by ciekawa wyszła i aktualnie miałabym czas na nagrywanie, ale ponieważ zbliża się sesja, no to mam troszeczkę rzeczy na głowie, tak więc do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!